Witam serdecznie. Moim gościem Witold Janisz, Barska Klinik. Witam serdecznie. Witold, co mogę powiedzieć? No, zakończenie sezonu. Nie udało się rozegrać ostatniego spotkania z racji absencji drużyny przeciwnej. Więc porozmawiamy o sezonie, który dla was jest jak najbardziej pozytywny, bardzo dobry. Szkolna ocena. 1-6. Jak byś ocenił, pierwsze pytanie, występ Barski Klinik na przełomie całego sezonu? Na jaką notę? Na jaką ocenę? Myślę, że na 6. Przez większą część ligi prowadziliśmy w tabeli. No niestety sytuacja związana z kontuzjami spowodowała, że straciliśmy to pierwsze miejsce, ale cieszymy się z awansu. Gratulujemy oczywiście na Wojce. No i spotkamy się w wyższej lidze i mam nadzieję, wtedy się odegramy. No właśnie, już na pomeczowych wywiadach z restauracją na Wojką też zapewnialiście mnie, że w kolejnych meczach z restauracją będziecie chcieli się odkuć, że tak powiem. Będziecie czekać na tę rywalizację specjalnie, czy bardziej czekacie na całość drugiej ligi? Nie, myślę, że na całość drugiej ligi, a rywalizacja z Nawojką będzie takim może małym smaczkiem. Wiemy, że niestety przez kontuzję prawdopodobnie spadliście z pierwszego miejsca. Prawdopodobnie, bo nigdy się nie dowiemy tak naprawdę, jakby to było, gdyby byli podstawowi zawodnicy. Jak to tak naprawdę wykluczyć w przyszłości, żeby taka sytuacja nie przytrafiła się? Wiadomo, kontuzji nigdy nie przewidzimy. Ale czy jest jakiś sposób, metoda, żeby właśnie choćby nawet w takim przypadku zastąpić kimś innym? Myślę, że kontuzji nie da się wykluczyć. Tutaj decyduje szerokość ławki. U nas ona była dość wąska i dlatego też no, zapłaciliśmy za to na końcu sezonu. Myślę, że wyciągniemy z tego wnioski i w następnej rozgrywkach już spróbujemy znaleźć takie rozwiązanie, żeby nawet w takiej sytuacji, gdzie kilku zawodników jest kontuzjowanych, będzie można utrzymać poziom i dograć do końca z dobrym efektem. I na koniec można powiedzieć dwa podsumowania Barskiej Klinik, tak? Bo jedno podsumowanie na mojej gali, a drugie na wewnętrznym gdzieś tam spotkanku, tak? Tak jest. Zazdroszczę. Myślę, że nie. No co powiedzieć? Trzeba się cieszyć, że na linii drużyny, a zarządem układa się dobra współpraca, prawda? Tak, tak. I oby ona dalej trwała. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również. Do widzenia.